Dobrze, jesteśmy w korytarzu kontrminerskim, który prowadzi do drogi na lotnisko, prawdopodobnie. Jak widać, no skala tego przedsięwzięcia, tej budowy była ogromna. Jestem tu sam, nic się nie zmieścili, co za grubi. A ja akurat jestem taki szczupaczek, że się wszędzie zmieszczę. To tak, moi drodzy. Jak widać, tutaj są nisze. Być może to były wyjścia do innych tuneli, ale wątpię, ponieważ kończy się tu cegła. Także to były takie nisze, gdzie prawdopodobnie mogli się schronić żołnierze. O, prawdopodobnie tak. Chociaż mogło to być, po prostu już odpadło. Tutaj widzimy startę gruzu. O, wchodzimy do takiego miejsca. Jakieś pomieszczenie jest dosyć duże. Tutaj mamy odpowietrznik, który jest zasypany. Jesteśmy teraz pod cmentarzem. O, są też pijawki chyba. Chyba pijawki są. Co one tu chcą, to ja nie wiem. O, widzimy browar Desperado, ale on raczej nie jest tutaj. O, tutaj też widzimy jakiś otwór, spróbuję do niego wejść. Zobaczyć, co tam jest. Spróbuję wszystko pokazać. Moje oczy widziały. Widać, to jest odpowietrznik kolejny, tylko jakiś większy. Lecz tu nie ma z możliwością do wyjścia. Pójdziemy teraz na górę. Cóż, teraz zaspany mamy. A tutaj widzimy kolejny odpowietrznik, który również jest zasypany. Czajnik, gdyby ktoś chciał herbatę sobie zrobić. Trochę chłodno tu jest, ale temperatura, wiadomo, zawsze w murach jest niska. Idziemy teraz w prawą stronę. Jak widać. W prawo i w lewo tu możemy jeszcze skręcić. No widać, no jest zachowany w takim stanie, jakim pewnie został zostawiony, tylko problem polega na tym, że jak na to wszystko patrzymy, to o, jeszcze chyba stara konserwa, ale to cegła się z niej zrobiła. Przejdziemy jeszcze tutaj kawałeczek. Widać, wszystko mamy zasypane. Co nie jest wysadzone, a jest zasypane. Co moglibyśmy spokojnie odkopać przy odrobinie wysiłku. Dobrze, wracamy w takim wypadku. Co tu mamy? O, chyba felgi do tego traktora. Dobrze, to nieważne. Akurat to nie ma żadnej wartości historycznej. No jak widać, cegły najebane. Proszę sobie wyobrazić, jakie tajemnice skrywa twierdza Modlin. Może możemy wracać. Dobrze, to jest powrót. No, proszę zobaczyć. Budynek jest dosyć duży. Budynek, no, to nie jest budynek, a korytarze podziemne. A nad nami jest cmentarz forteczny. Jesteśmy gdzieś teraz na wysokości tego pomnika z orłami. O, możliwe, że to były prycze, ale może mogę tylko domniemywać, ponieważ nie mam pojęcia, co to było. O,
widać. Pęka wszystko, ale to są już widać działalności pierdolonych drzew, których nie powinno być tutaj. Właśnie z tego powodu, bo niszczą strukturę całej budowli. Nie wiem, przede mną było tu na pewno parę osób, bo tam desperado leżał. To... Ale w takim miejscu sobie wypić desperado to naprawdę nie lada gratka. Dobrze, to teraz pragnę Państwu pokazać zakończenie mojej wycieczki. Proszę zobaczyć. Numer 1. Widzą Państwo? 2, 3, 4. Również zasypane i zalane betonem. Proszę zobaczyć. 4, 5, 6, 7. No i ten, z którego przyszedłem, numer 8. Także to jest niesamowite, ponieważ widzicie, na pewno było wyjście, ponieważ są drzwi czy zawiasy. Również skala przedsięwzięcia była ogromna. Tylko dlaczego nikt nie chce tego nam odkopać, żebyśmy mogli poznawać historię? Nie wiem. Dobrze, dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam. Marek Zegarmistrz.